Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Jak widzimy dzisiaj żniwujemy. Właśnie zaczęliśmy żniwa pszenicy. Jest piątek, 20 któryś lipca, nie wiem który. A ja właśnie już jadę z jedną pszczepą do magazynu. I ogólnie pszenica, pomimo suszy, klonuje ładnie, ziarko też jest ładne, wypełnione, kłos jest wypełniony, także można spokojnie kosić, aby tylko bezawaryjnie i bez żadnych niespodzianek. Także jak widzimy, ziarno ładne, czyste, wymucone. Także muszę się troszkę śpieszyć, bo do domu jeszcze kawałek, a kombajn troszkę szybko kosi, więc trzeba się trochę śpieszyć, ale pomału damy radę. Dopiero zaczęliśmy, także aby tylko była pogoda, na spokojnie możemy kosić. Na razie sypujemy, co dalej się zobaczy. Pewnie część na skup pójdzie, część się, wiadomo, trzeba będzie przytrzymać ze względu na te ceny, które nijak się mają do kosztów poniesionych na produkcję. Tak to jest. Później może wam pokażę magazyn, jak to się odbywa u nas. Pogoda jest piękna, akurat na koszenie. Także nie będę przedłużał, później wam jeszcze pokażę, jak nasz magazyn wygląda. Tak, to znowu ja. Właśnie już zawiozłem przyczepę. Już następny zbiornik wysypany został. Magazyn wam pokażę później, ale o, tyle zostało już wykoszone. Mogę wam pokazać. Wyszło już, zawiozłem około 4 ton. Teraz znowu zbiornik, czyli już mamy jakieś 5,5 do 6 ton. Może niecałe. Pszenica w tym roku się udała, jak możemy zauważyć. Pomimo suszy, ziarko jest naprawdę przyzwoite, czyste, także nie ma powodu do narzekania. Aby tylko się udało wszystko skosić. Tam widzimy lisa, sobie chodzi, naprawdę. I tak to u nas przebiegają żniwa. Kombajn nie jest mój, znajomego, ja tylko odwożę i co więcej. Naprawdę, pszenica w tym roku plonuje bardzo dobrze, się zapowiada i plonuje. Na tym polu, jak widać, mamy około 8,5 hektara do 9. I jeszcze tam mamy drugie pole, mam też 3 hektary i dalej jest prawie hektar, chyba 20. To są nasze zasiewy pszenicy, reszta to jest pszenżyto. I jakiś tam jęczmień, jakaś troszkę pszenicy jarej. Pogoda, jak widzimy, sprzyja. Jest dosyć ciepło, wiaterek. Zboże już dawno doschło i dojrzało. Także
wszystko na razie przebiega bezawaryjnie, oby tak się utrzymało do końca, że niektóre u nas trwają około trzech, no dwóch, a że w tamtym roku były dwa dni, bo kosiły dwa kombajny, właśnie Bizon i takie do pomocy mniejsze Volvo. Dzisiaj, w tym roku kosi tylko Bizon, także jeśli pogoda pozwoli, 3 dni i będzie wszystko wykoszone, miejsce do sypywania, wszystko jest przygotowane. Muszę po prostu zajeżdżam, akurat w tym przypadku do stodoły wysypujemy, wjeżdżam, kiper na bok, wysypane i z powrotem na pole. A że jest kawałek, więc trzeba się sprężać. Także jest to najlepszy sposób. Naprzężyto, którego mamy około 5 hektarów, jest przygotowany garaż, do którego i tak będziemy sypać na plandekę. Później z plandeki żmijko do garażu. Także już jakiś tam stopień mechanizacji jest. Nie trzeba ręcznie wiadrować. I co o wiele usprawnia pracę i przyspiesza zbiór, który jest, jak wiadomo, pogoda potrafi się w jednej chwili szybko zmienić, więc chodzi o jak najszybszy zbiór, jak najbezpieczniejszy. Więc co tu będę dużo mówił. Jak może mi się jeszcze uda nagrać wam magazyn, jak przygotowaliśmy, jak to się u nas odbyło w naszym gospodarstwie żniwa, jak widzimy z przyczepa, ciągnik, kombajn i pole, ważne by plon był. Także może jeszcze wam pokażę pszenicę, tylko może jednak nie, bo tamten lis nie chce zaraz. Wiadomo jak to z tymi lisami jest. Ogólnie ze zwierzyną dziką. Wolę nie mieć do czynienia. Także nie wiem czego na kamerze widać, o tam. Prawie przy zbożu. Nie boi się nic. Także pszenica. Nie wiem już jaka odmiana, ale już chyba będziemy w tym roku zmieniać na jakiś kwalifikat. Myślę nad Ostrogą albo Linusem. Na razie jest Ostka, żeby tutaj właśnie, jak widzimy, wszędzie są krzaki, żeby dziki nie chodziły. Ale w tym roku jakoś, w tamtym nawet już tak nie było za bardzo dzików. Także może pomyślimy nad jakąś właśnie odmianą nieościstą, typu właśnie Linus, lub ościstą, która pszenica, jak widać, nieskracana. Zmiana jedno dobrze, bo suszy nie była, susza trochę. Także nie miała, że tak powiem, ograniczenia. A i jest więcej słomy. Pszenica nawet nie jest wyłożona, jak widać, gęsta. No tam może troszkę, tam bliżej tam drzewa. Tam gdzie niegdzie, no ale to naprawdę bardzo mało. A tutaj, jak widzimy, jest więcej słomy, którą i tak tniemy. Raz, że się nisko kosi, a dwa, się wszystko tnie, żeby mieć z czego zbudować próchnicę, bo obornika nie mamy. Znaczy tam troszkę takiego zostało jeszcze troszkę, ale już nie ma. Wiadomo, słoma to jest bardzo cenny składnik, także im więcej słomy, tym lepiej się przeorze. Więc nie będę przedłużał. Cześć. Także już wieziem, wiozę już drugą szczepę. Czyli mamy tutaj jakieś około 5 ton, może nie całe. I już widzimy, widać na nasz magazyn, do którego zaraz będziemy wysypywać. Już jedną zawiozłem, teraz przyjadę z drugą. Powoli jakoś idzie. Thank you.
ma, jeszcze nie wyłożyło. Choć już wiatry były, róże też były. Tutaj nasza stodoła. Zaplanteczone wszystko. Na spód jeszcze rzuciliśmy, żeby od betonu, był beton jest wszędzie dolany, żeby odizolować, to jeszcze rzuciliśmy jakieś płyty OSB i ogólnie takie płyty, niektóre, co było pod ręką, żeby odizolować od betonu i później plandeki dwie. Vlog ze Żniw, część czwarta chyba. Także już mamy wieczór, jest dziś chyba po 20. A my jak widzimy, ile już wycięliśmy, około 4 hektarów, czyli pół pola, i wyszło około 14 ton z 4 hektarów, więc rewelacji nie ma, ale na ten rok nie ma co narzekać. Tam i tak było widać tam na tamtej części, że jest już gorsze. Także nie ma co się spodziewać, nie wiadomo ile. Może tutaj będzie lepsze, to już jest troszkę lepsza ziemia. Od razu po zbożu widać, że jest gęstsze i chociaż tak nie zawsze, nie wszędzie. I jak widać, tyle już wykosiliśmy. Także pewnie dzisiaj tego nie skończymy, więc będziemy musieli jutro jeszcze. Ale to dopiero początki, więc na spokojnie. Spokojnie daję radę odwozić jedną właśnie tą przyczepą. Wyrabiam się. Także aby tylko mówię, jak mówiłem, pogoda była tak żarze, teraz już wieczorkiem jest. Nie grzeje tak. Jest o wiele chłodniej. Także już możemy gosić. Zaraz już do kombajnu pójdę, tylko kamerę na głowę wezmę, żeby było. Także wszystko tniemy na sieczkę. Słoma nam niepotrzebna, więc można kosić. Do kombajnu jeszcze pójdę, pokażę.